jesteśmy dzisiaj w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. Trwają właśnie zajęcia 5. edycji studiów podyplomowych Total Design Management, które realizujemy wspólnie ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej. Niedawna przerwa spowodowana pandemią koronawirusa nieco kalendarz zajęć nam musiała zmodyfikować. Niemniej na szczęście samego programu studiów zdecydowanie nie zaburzyła. To, co dzieje się za moimi plecami, to warsztaty projektowe. Warsztaty projektowe to w sumie 60 godzin zajęć, 40% całego programu studiów. Studenci w wytężony sposób pracują dziś kolejny raz w interdyscyplinarnych zespołach nad realnymi, rzeczywistymi zadaniami projektowymi. Te zadania projektowe zostały im postawione przez konkretne firmy z polskiego rynku. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć z bliska, jak wygląda praca podczas warsztatów projektowych na naszych studiach, myślę, że dzisiaj mamy ku temu zdecydowanie najlepszą okazję. Zapraszamy. W warsztatach pracuje się dosyć intensywnie, dlatego że to jest gra zespołowa i projektowanie to jest gra zespołowa. W związku z tym my się bardzo ścieramy, bo mamy bardzo wiele osób, które są indywidualnościami i każdy chciałby wtrącić swoje 3 grosze. I to jest trudne, ale szalenie ciekawe, w jaki sposób my musimy najpierw nauczyć się komunikować i ujednolicić nasz język, żeby później móc gdzieś do brzegu z naszym projektem dopłynąć. I myślę, że to jest główna wartość tych warsztatów, że my się uczymy rozmawiać. Na warsztatach super. Dynamicznie, dobra wymiana energii, ponieważ wszyscy jesteśmy zajętymi ludźmi, prowadzimy firmy, prowadzimy projekty, przyjeżdżamy tu czasami niewyspani, ale drive jest taki, że to, czy ktoś spał godzinę, 2 czy 7, chce się pracować naprawdę po 8, 9, 10 godzin i serdecznie polecam, jest rewelacyjnie. Pracuje nam się na warsztatach bardzo dobrze, są bardzo interesujące, inspirujące. Fajne jest to, że jest zespół złożony z ludzi o różnych predyspozycjach, o różnych zawodach, więc wszystkie te doświadczenia złożone razem ze sobą powodują, że dla mnie to jest super zabawa, bardzo rozwijające są te zajęcia, dużo się dowiadujemy od innych, od siebie nawzajem i widzę, że tworzymy naprawdę fajne, kreatywne pomysły, nam wychodzą co chwilę jakieś nowe, cały czas to gdzieś przerabiamy, cały czas dyskutujemy, nawet nie wiem, kiedy ten czas w ogóle nam ucieka. Ja te studia wybrałam głównie dlatego, że one oferują ciekawe zajęcia warsztatowe. Na zajęciach pracujemy w grupach. Nasza grupa liczy 8 osób, jest to jedna z większych grup na naszym roku, ale dogadujemy się i myślę, że jest to też ciekawy obszar do takiego testowania własnych umiejętności pracy w grupie, do takiej testowania też swojej własnej empatii, ale też takiej dyscypliny w pracy, bo trzeba się zebrać, mimo tego, że każdy oczywiście ma pracę, każdy ma rodzinę, dom, to musimy zawsze spotykać się w tygodniu i rozmawiać o naszym projekcie. I o dziwo, wszystkim to sprawia ogromną radość. Praca kreatywna wyzwala we wszystkich jakąś taką energię bardzo dobrą. Myślę, że każdy z nas, ja również i każdy z grupy, odkrył w sobie takie jakieś niesamowite potencjały do właśnie wymyślania na przykład wyglądu produktu, do empatyzowania z użytkownikiem, z potencjalnym klientem. I jest to bardzo duża wartość tych studiów, że właśnie można rzeczywiście odkryć w sobie to, o czym często piszą autorzy, o design thinking, czyli coś, o co nawet się nie podejrzewamy, że to posiadamy w sobie.